Dzisiaj się spotykamy po to, żeby podpisać kolejną umowę w ramach programu Zielone Podwórka, który w tym roku jest po raz pierwszy realizowany w gminie Starachowice. 7 wspólnot mieszkaniowych wspólnie z gminą realizuje zadania w ramach tego programu, dzieląc się kosztami 25% wnioskodawca, 75% gmina Starachowice. Warunkiem przystąpienia do programu jest to, żeby we wspólnocie mieszkaniowej gmina posiadała udziały, na przykład 1, 2, 3, 4 mieszkania, które jeszcze należą do gminy, i by teren wokół wspólnoty mieszkaniowej należał do gminy Starachowice, a wspólnota mieszkaniowa bierze go w użyczenie po to, żeby dbać o niego w kolejnych latach. W tym miejscu spotykamy się ze wspólnotą Kościelna 45, która z nami będzie wykonywała miejsca postojowe, bardzo potrzebne w tym miejscu. Oddaję głos paniom. Może pani Marysia. Jesteśmy zadowolone, że taka okazja się trafiła, bo w Starachowice generalnie nie mają miejsc parkingowych, a już Kościelna 45 to rzeczywiście tam zaparkować i wjechać na tą naszą uliczkę to graniczy z cudem, więc wydaje nam się, że dla dobra wspólnoty te miejsca się przysłużą. A ile tych miejsc będzie? Tych miejsc będzie 10. Parkingowych miejsc. No to. To dla mnie, tak? Jeden egzemplarz? Tak, trzy egzemplarze. To proszę bardzo. Czy to jest swoje miejsce, ja swoje miejsce? Albo nie. Żarzycka.